Sztandarowe Narodowych Sił Zbrojnych. Bracie Plutonowi, serdecznie witam Narodowe Siły Zbrojne na terytorium Krzeszowskiego Sanktuarium. Zapraszam Was do Bazyliki, gdzie będziemy modlić się w intencji ojczyzny za Polskę, za Wojsko Polskie, a szczególnie za Narodowe Siły Zbrojne. Dziękuję za piękne powitanie. Przedstawiam tu księdza Andrzeja, naszego współpracownika, i ojca Andrzeja, który pracuje w Bawarii, bo dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy uczestniczyć we mszy świętej koronacyjnej Mozarta. Będzie to dla nas wszystkich ogromne przeżycie. Zapraszam do świątyni. Poczty sztandarowe, baczność! Poczty sztandarowe, za mną marsz! Parafii św. Tomasza Stroka z Bawarii w Niemczech.
oni na tej Eucharystii wykonają mszę koronacyjną Mozarta C-dur. Witam bardzo serdecznie ojca Andrzeja, który ponad 10 lat pracuje wśród katolików na terenie Bawarii w Niemczech. Msza święta koncelebrowana. Ja w czasie tej mszy świętej modlę się za zmarłego Mieczysława Jała. Jest to zamówiona msza święta od Leszka z rodziny. Ksiądz Andrzej modli się za zmarłego Fenicję Jasińską i zmarłego Adama z Lipienicy. Msza święta od siostry. I modlimy się za drugą pielgrzymkę Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Krzeszowa, wypraszając potrzebne łaski błogosławieństw. Ojcze Andrzeju, proszę powitać teraz naszych braci z Bawarii. I mamy nas Kustos der Basilika Pfarrers ganz herzlich begrüßen, den Chor und Orchester der Pfarrei St. Thomas. Wir freuen uns, das gemeinsame Erlebnis, was bei diesem Fest, weil es gut, weil ich habe gesagt, dass es geht um Parafie, to są amatorzy, owszem, soliści, mają wykształcenie, bo to już jest potrzebne, ale na chwałę Bożą śpiewają. Począwszy od Włoch w Asyżu, byli już we Wrocławiu, wczoraj Świętej Doroty śpiewali. Dzisiaj chcieli zaśpiewać tutaj, w tej przepięknej bazylice. Kiedy będą wykonywali część stałe mszy świętej, to możemy sobie usiąść, bo to chwilkę trwa. Ale proszę was, zwróćcie uwagę na zakończenie Agnus Dei Baranku Boży. Bo wielokroć będzie powtarzane to wołanie Dona nobis pacem. Obdarz nas pokojem, którego wszyscy potrzebują. Dziękujemy ojcze Andrzeju, a my teraz przepraszajmy Pana Boga za nasze grzechy. Thank you.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg wszechwszystkie wieki wieku. Pierwsze czytanie przeczyta z Narodowych Sił Zbrojnych Paulina, a drugie czytanie z Narodowych Sił Zbrojnych Oskar. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i armia Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta oblaczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd i mocy. Ukazał się też inny znak. Oto wielki smok ognisty, ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 jadeł. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzuci je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastę, ażeby skoro tylko porodził, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody bluzgą żelaza. Dziecko nie zostało uchowane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiega na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli, ponieważ bowiem przez człowieka
przyszła śmierć przez człowieka, też dokonana się w zmartwychwstaniu. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy będą w własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekażemy królowaniu Bogu i Ojcu, gdy pokona wszelką zwierzchność władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położył wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, jako ostatni Bóg zostanie pokonany na śmierć. Oto słowo Boże. Bogu będą dzięki. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name
bracia, Bogu naszemu Ojcu, który z ciałem i duszą przyjął Maryję do chwały nieba, tu dzisiaj w rzeszowskiej bazylice przedstawmy pokorne prośby. Módlmy się za Kościół katolicki, aby głosząc prawdę Ewangelii, ukazywał światu drogę prowadzącą do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy sprawują władzę w Polsce i na świecie, aby ustanawiając prawo, dbali o rozwój osobisty każdego człowieka, o jego wolność religijną, wolność narodową. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za polskich żołnierzy, pełnik święta, którzy pełnią służbę w kraju i poza jej granicami, aby wykonywane przez nich zadania cieszyły się szacunkiem ludzi i Bożym błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za drugą pielgrzymkę Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium w Rzeszowie. Módlmy się za wszystkich tu obecnych naszych gości, weteranów, za pana profesora Mariana Rutkowskiego, za pana porucznika Zbigniewa Poznańskiego. Módlmy się za pana Karola Wołka, prezesa Zarządu Głównego. Niech Matka Boża łaska wyprasza dla was zdrowie uszyjcia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kurs parafii świętego Tomasza z Roka w Bawarii w Niemczech. Dziękujmy Panu Bogu za ich uczestnictwo w tej liturgii i prośmy o Boże błogosławieństwo dla ojca Andrzeja, dla prezesa i dla wszystkich tutaj gości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaskę nieba dla zmarłych Felicji Jasińskiej i Adama z Lipienicy, za zmarłego Mieczysława Jała. Módlmy się za wszystkich żołnierzy i obywateli polskich, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za nas, wszystkich uczestników tej świętej liturgii, za wszystkich pielgrzymów, za gości z Polski i za granicą, abyśmy oddając cześć tej świętej Marii Pannie, każdego dnia wiernie kroczyli drogą ku niebu, którą nam ukazała Maryja. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, w Najświętszej Marii Panny dałeś swojemu ludowi orędowniczkę i wspomożycielkę przez jej stawienictwo. Zanosimy tu w Rzeszowskiej Bazylice do Ciebie nasze prośby, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Jezusa, Amen.
łaska. Amen.
Zbrojnych wstąpiłem w 1944 roku w lipcu, wtedy, kiedy się formował pierwszy 204 pułk piechoty. Ale chciałem powiedzieć, że w tym pułku przeszedłem całą kampanię aż do końca tego roku i chciałem pominąć, bo to już jest może więcej w literaturze znanych faktów, jakie Brygada Świętokrzyska, która powstała 10 sierpnia w Lasocinie w 1944 roku. Przypomnę Państwu tylko, że dowódcą był Dąbrowski Bohun i chciałem się skupić tutaj raczej na przejściu Brygady Świętokrzyskiej na zachód. Zaczęła się historia grudniu 1944 roku, kiedy to ruszyła ofensywa sowiecka z nad Wisły. Brygada była tutaj w wioskach miechowickich. Ja tutaj mam taką ściągę, może ktoś z Państwa sobie przypomni, właśnie te, to były cztery wioski zajęte przez Brygadę Świętokrzyską. To był Gieburtów, Maciejowice, Bućkowice, a moja kompania czwarta drugiego batalionu była w miejscowości Książ Mały. I wtedy, kiedy tam żeśmy spędzali święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, nikt się nie spodziewał, że ofensywa sowiecka ruszy w samym centrum zimy, wtedy, kiedy były mrozy, zawieje śnieżyce, niesprzyjająca pogoda. I właśnie 13 stycznia 1945 już roku usłyszeliśmy kanonadę sowieckiej ofensywy. I w tym dniu
gwałtowny alarm i około 1000 żołnierzy i wymaszerowało właśnie z tych wiosek na zachód, bo już i wcześniej planowane było, że Brygada Świętokrzyska będzie ewakuowana się na zachód. I ruszyliśmy w ten bardzo sobotni i zimny, wieczny, z zawieją i siarczystym mrozem ruszyliśmy właśnie w kierunku zachodnim, tutaj na, w kierunku na Pilice. I nie mogliśmy przejść z szosy, która tej Kieleckiej, Krakowskiej, bo wycofywały się już wojska sowieckie na zachód. I dopiero na ranę w niedzielę przeszliśmy przez jeszcze linię kolejową w Kielce-Wolbrom i tam brygada się rozczłonkowała na cztery wioski. To był Pogwizdów, Kępie, Marcinkowice, Unijnów. I pamiętam, jak dziś moja kompania miała ubezpieczenie tutaj z brygady od strony wschodniej i zaatakowani zostaliśmy przez niemiecki Wehrmacht i chcę powiedzieć, że niewiele jest notatek w dzisiejszej literaturze i opisanej tej ostatniej walki Narodowych Sił Zbrojnych z Niemcami na terenie Generalnej Gubernii. I w tej walce z Niemcami nierównej ponieśliśmy duże szkody, bo poległo w tej walce 11 naszych żołnierzy i tyluż było rannych. Ja w tej walce byłem ciężko ranny w głowę i w nogę. I tutaj Brygada Świętokrzyska znalazła się w bardzo niekorzystnej sytuacji, bo z jednej strony tutaj na Pilicy były wzdłuż wykopane bardzo głębokie rowy przeciwpancerne, przeciwczołgowe, a z drugiej strony już tutaj słychać było kanonady żołnierzy Armii Czerwonej, która tutaj nacierała na zachód. No, byliśmy świadomi żołnierze tego, że jeżeli się dostaniemy w ręce sowieckie, to nikt z nas nie przeżyje, bo już wcześniej było powiedziane, że żołnierzy armii i żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych należy zniszczyć, wywierzać na suchej gałęzi. Brygada stanęła wobec wielkiego dylematu i jedynym wyjściem było, powiedzmy, przedarcie się przez linie frontowe tutaj na Pilicy i wyjście z Polski na zachód. I w tym dniu tutaj brygada przeszła do innej wioski, do Koryczanów i Dziadówki i stamtąd wysłano patrole, żeby określili, w jakim miejscu można przekroczyć rzekę Pilicę. Jedynym takim przejściem to był most w Żarnowcu. Wysłanych zostało dwóch oficerów na rozmowy
z dowódcą tego odcinka w Żarnowcu, żeby przepuścili nas na drugą stronę Erzy. I tutaj ci oficerowie zabrali ze sobą dwóch również oficerów niemieckich, które w tej walce, bo ona miała różne koleje rzeczy i udało się uzyskać glejt w zezwalający brygadzie na przejście na drugą stronę rzeki. Ale tu już widać było czołówki sowieckie, które już atakowały te pozycje niemieckie. I wtedy udało się ten glejt uzyskać, który podpisał pułkownik niemiecki, brygada w bardzo ciężkich warunkach i przedostała się na drugą stronę przez most do tego. No. I wtedy trzeba było już dalej uciekać, bo bardzo szybko została ta linia obronna przeforsowana przez Armię Czerwoną i myśmy w takiej miejscowości Solec odpoczywali tam nocne godziny i rano już był alarm, bo czołówki i sowieckie już przedarły się przez linie obronne. Całą noc słychać było walkę, detonację niemiecko-sowiecką. I brygada znów, muszę tylko Państwu powiedzieć, że to były warunki bardzo ciężkie, bo to był 13, 14, a tutaj już 15 stycznia, zawieje mróz siarczysty i brygada nie była, powiedzmy, przygotowana do takich, powiedzmy, ciężkich marszów w takich warunkach pogodowych. I myśmy tutaj skierowali się na miejscowością Kozie Głowy, na pewno tu z Państwa znana jest, niedaleko tutaj już na Śląsku miejscowość, gdzie dotarliśmy jakieś tam kilkanaście kilometrów i zostaliśmy znów zatrzymani przez niemieckie dywizje, które w Koźgłowach były obronna linia czynna i tam znów trzeba było wysyłać oficerów Brygady Świętokrzyskiej, żeby nas przepuścili. No już był ten glejt i w nocy przepuszczono przez tą linię obronną Brygadę Świętokrzyską i dalej tutaj przez Babice dotarliśmy do Solarni Dziewiczej Góry. To była granica roku 1939 z Niemcami. Tam spotkaliśmy dziwne zjawiska, bo jeszcze tkwiły jakieś te znaki celnicze, że tam żeśmy przenocowali noc i dotarła do nas taka odezwa dowódcy brygady Bohuna, który mówił: żołnierze, za chwilę przekroczymy granicę polsko-niemiecką dawną i musimy być odważni, musimy być przygotowani na wszystko, ale nie damy się rozbroić, bo myśmy przecież szli z bronią. I zresztą chcę Państwu powiedzieć,
i że właśnie ten glejb, który wydali Niemcy i Brygadzie Świętokrzyskiej, i to powiedzmy był przyczyną czarnej propagandy PRL-owskiej przez całe 40-kilkoletnie, że myśmy kolaborowali z Niemcami, współpracowali, a to była zupełnie nieprawda. Niemcy liczyli, że może brygadę wykorzystać do powiedzmy wspólnej walki z sowieckimi żołnierzami, ale dowództwo brygady zawsze było konsekwentne i nigdy na takie, powiedzmy, koncepcje niemieckie się nie godzili. I właśnie mówi Bohun wtedy, że musimy mieć głowę otwartą i musimy być odważni, nie damy się rozbroić i będziemy maszerować. Ale mówi, kto nie jest, kto jest słaby, może odejść. I maszerowało około 1000 żołnierzy. Mówi, nikogo nie trzymam. Chcę państwu powiedzieć, że ja sobie przypominam, jako ranny, jeszcze leżący na podwodzie, wysłanej słomą, że musimy dotrzeć do celu, a tym celem to jest drugi korpus generała Andersa. Ruszyliśmy przez granice polsko-niemieckie przedwojenne i przyszedł nowy rozkaz i mówi Bohun, przypadł nam zaszczyt wielki. Polskie oddziały pierwsze wkroczyły na ziemie prastare, piastowskie ziemie, które na razie jeszcze to wszystko jest przed nami, ale już zaczyna się pomału realizować te nasze powiedzmy zadania, które żeśmy sobie postawili. I proszę państwa, ruszyliśmy już tutaj przez ziemię opolskie, dotarliśmy do nad Odrę, do miejscowości Otmen. Tam brygada zmęczona, bo dzień i noc bardzo forsownym marszem trzeba było pokonywać te kilometry, ale nie zapominajmy, że to były warunki okropne, mróz i były przypadki, że się podwody z rannymi żołnierzami wywracały, bo tutaj słyszeliśmy na przykład, tam ledwo żeśmy minęli Lubliniec i już tutaj ataki nawet sowieckich samolotów były, co prawda na oddziały niemieckie, ale i obronną ręką jakąś pamiętam, brygada przeszła i dotarliśmy do Odry na drugą stronę rzeki, na Karpowice. W nocy trzeba było przechodzić, bo już tutaj słychać było pierwsze oddziały i czołówki tej armii sowieckiej. No i tutaj, żeby oderwać się od tych niemieckich oddziałów, brygada od około 20 do 27 stycznia wykonała jakieś 100 kilometrów i dochodziliśmy tutaj, minęliśmy Kuźnicę Ligocką, Kamice i Gorkowice, już wchodziliśmy na Dolny Śląsk. I Niemcy jednak stale
nakłaniali Brygadę Świętokrzyską, żeby się włączyła do walki razem z nimi przeciwko armii sowieckiej. Ja byłem świadkiem, nigdy tego żołnierze słyszeli, że takie propozycje były. I mogę oświadczyć, że ani jednego strzału Brygada Świętokrzyska nie oddała w kierunku Armii Czerwonej. To była później tylko kłamliwa propaganda, która nas oczerniała, że współpracowaliśmy z Niemcami. I na Dolnym Śląsku pamiętam, tutaj doczytałem się w pamiętniku takiego Romana Korwina, pseudonim Wolf, który był tłumaczem, jak dowództwo Brygady Świętokrzyskiej prowadziło rozmowy z Niemcami. Niemcy absolutnie powiedzieli, że rozbiją Brygadę Świętokrzyską, jeżeli się nie podporządkują i nie będą walczyli przeciwko oddziałom rosyjskim. I ja tutaj zanotowałem, której w naszych powiedzmy relacjach historycznych nie wszystko jest napisane, ale przypominam sobie takie właśnie wypowiedzi, bo to brał udział najwyższe nasze władze, pułkownik Bohun i podpułkownik Ząb, i szef sztabu, i rotmistrz, pamiętam, Zaremba, i ten Wolf tłumaczył, że w końcu, jak już naciskali ci Niemcy bardzo na Polskę, to ten podpułkownik Ząb powiedział: niech panowie sobie nie wyobrażają, że Brygada Świętokrzyska będzie księciem Józefem Poniatowskim na powiedzmy upadającej III Rzeszy. Niemcy już byli słabi i tu się gra odbywała bardzo taka, powiedzmy, precyzyjna, że na najmniejsze ustępstwa niemieckie korzystaliśmy, że właśnie ta brygada szła z bronią. I jedynym celem było dotarcie na zachód do albo armii amerykańskiej, albo tutaj do drugiego korpusu generała Andersa. I proszę państwa, ruszyliśmy przez Dolny Śląsk, tutaj minęliśmy Pieszyce, Wałbrzych. Dotarliśmy do granicy z Czechami, przeszliśmy, tu był protektorat czeski, niemiecki, jeszcze były osiedla, żeśmy tam przebywali, noce spędzali z Niemcami, ale wtedy również, jak sobie przypominam, to Exodus był olbrzymi i Niemcy razem z nami uciekali przed Armią Czerwoną. Oczywiście to były kobiety z dziećmi, starzy ludzie, bo wszystko młode wojsko, młodzi ludzie, wszyscy byli zmobilizowani w Niemczech, w wojsku. I przekroczyliśmy tutaj granicę z Czechami i przypominam sobie taką miejscowość Chotowice, gdzie spotkaliśmy olbrzymią grupę żołnierzy jeńców powstania warszawskiego i
zobaczyli naszych w mundurach z żołnierzami, na czapkach z białymi opaskami i tego, i około 120 tych właśnie powstańców uciekło, zmyliło tych Niemców, którzy już tam machali ręką nad tym, bo już wszyscy i czekali tej klęski i na dniach znów nowy batalion żeśmy, to już wtedy w siłę Brygada Świętokrzyska rosła. I było nas już około 2000 żołnierzy. No i tutaj docieraliśmy w kierunku Pragi i to sobie przypominam też taką miejscowość Bolesław, stary Bolesław, i stamtąd skierowali naszą brygadę na Morawy, z Czechów na Morawy, do takiej wsi Rostani, i to było na poligonie wysiedlona, była wioska, i tam brygada została na dłuższy czas odpoczywała. I ja chcę powiedzieć o sobie dwa słowa, że ja byłem ciężko ranny w Pogwizdowie, miałem rozbitą nogę tutaj, prawą i głowę, i wtedy chcę również Państwu powiedzieć, że moja głowa stale krwawiła tutaj, ta rana, i wtedy i mnie właśnie z tej Rostani skierowano do szpitala i odbyłem ciężką operację głowy, gdzie usunęli właśnie te, powiedzmy, tą, odczyścili tą ranę, która ropiała, która ciągle, powiedzmy, odnawiała się. I w tej, ze szpitala w Brnie wyszedłem w połowie kwietnia, i ja już Brygady Świętokrzyskiej nie odnalazłem. Szukałem ją, bo już jej w Rostani nie było, i rozgardiasz niesamowity był, upadająca Trzecia Rzesza, i wszędzie na każdym kroku widać było te właśnie skutki. I Czesi zaprzyjaźnieni powiedzieli mi, że brygada ruszyła na Austrię, tam nawet wymieniali Innsbruck, Kempten już tutaj na Bawarii. I ja szukałem tej brygady prawie 2 tygodnie. W końcu dostałem się, bo mnie zatrzymała żandarmeria niemiecka. Miałem przy sobie kenkartę, bo chcę Państwu powiedzieć, ja ją mam do dzisiaj, że jedynym dowodem Polaka to była kenkarta ze zdjęciem, z odciskami tego. I już tutaj Niemcy nie byli tacy groźni, skierowali mnie do obozu, gdzie byli żołnierze właśnie powstańcy śląscy. I tam, to był już koniec kwietnia, i szybko ten obóz został wyzwolony przez armię amerykańską. I później już święciliśmy wszyscy w tym obozie koniec wojny. No i euforia niesamowita, bo tam w tym obozie byli najróżniejsi, byli Włosi, byli Jugosłowianie, ale najwięcej było Polaków. I ja miałem z tego obozu już tutaj, i nie myślałem, że ja tą brygadę gdzieś znajdę w tym wszystkim takim nieporządku. I miałem dylemat,
czy wracać do Polski, bo wiedziałem, już były tam odgłosy, że w Polsce dzieją się bardzo niebezpiecznie jest, że żołnierze jeszcze nie złożyli broni, że wiele partyzantów jeszcze działa w tym kraju, że są aresztowania, że są wywózki do łagrów sowieckich na Syberię. I mimo wszystko ta nostalgia i ta chęć do rodziny, wróciłem do Polski poprzez punkt repatriacyjny w Dziedzicach i Czechowicach. Tutaj było, zostałem sfotografowany, zostałem przesłuchany i wydali mi odpowiednie zaświadczenie, które mam do dzisiaj, które mnie właściwie uratowało później, bo wróciłem do Kielc jako tego swojego rodzinnego miasta i za 3 dni już byłem aresztowany i wpakowany do piwnic bezpieki w Kielcach, tam gdzie wcześniej było gestapo, i nie, tam 3 miesiące bez mycia, bo tam w ogóle wody bieżącej nie było, nie było jakichś warunków, no straszne, w jednej celi maleńkiej 16-metrowych kwadratowych było nas 6, było z 5 AK-owców i ja jeden z NZ-u. W końcu właśnie dzięki temu, że ja nie zostałem tutaj wysłany do powiedzmy walki partyzantkiej z władzą ludową, zostałem wypuszczony z tej bezpieki. Tak jak byłem ubrany, tylko w bieli, i jak mnie aresztowali w jakiejś leciutkiej i koszuli i cienkich spodniach, i to był już koniec października, zimno, w nocy mnie właściwie wypuszczyli, bo ani raz się nie myłem przez 3 miesiące. Wszy miałem pełno w głowie, co prawda w ostatnim tamtym dniu dali z UNRY jakiś środek, tak zwany DDT, to państwo na pewno słyszeli, to był taki azotoks i jeszcze ten, który sobie posypali w głowę i te wszy wybiłem. I to już wróciłem do rodzinnego domu i za 2-3 dni razem z moją mamą wyjechałem do Kłodzka, żeby jak najdalej od tego właśnie miejsca, gdzie byłem aresztowany, i tam miałem 6 lat i 6 lat przerwy w nauce. I zdołałem właśnie w tym Kłodzku wstąpić do wieczorowej szkoły i gimnazjum. Zrobiłem maturę w 1947 roku i dostałem się na Politechnikę Wrocławską. Tam rozpocząłem, powiedzmy, pracę i karierę naukową. I chcę panu z państwu dzisiaj powiedzieć, że właśnie na tej uczelni pracowałem aż 53 lata razem, już nawet po emeryturze, bo zrobiłem wszystkie kariery, stopnie naukowe, doktora habilitowanego i dzisiaj jestem emerytowanym profesorem, który utrzymuje jeszcze właśnie kontakty z moją macierzystą uczelnią. To tyle chciałem państwu powiedzieć. Te moje opowiadanie będzie już w takim porządku wydrukowane w Śląskim Kwartalniku
który się tutaj właśnie szerzej tam przyjęty został do wydania w druku mój artykuł długi, który właśnie opisuje te perypetie i armii i naszej Brygady Świętokrzyskiej, która przedzierała się w strasznych warunkach przez te nasze śląskie, opolskie, dolnośląskie i później czeskie i morawieckie czasy. To tyle, co ja chciałem Państwu o sobie powiedzieć. Dziękuję. Przed Państwem wystąpił porucznik profesor Marian Rutkowski, pseudonim OSA, wiek 93 lata, żołnierz konspiracji Armii Krajowej, żołnierz oddziału partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych, jednego z największych w polskim podziemiu niepodległościowym oddziału o nazwie Brygada Świętokrzyska, który jako jedyny oddział podziemnego Wojska Polskiego połączył się z wojskami amerykańskimi generała George'a Pattona. Niestety, ze względu na rany, o których profesor mówił, profesor dotarł tylko do Brna, do szpitala, a później już nie zdołał odnaleźć swojego oddziału i nie połączył się z oddziałami amerykańskimi, tak jak większość jego kolegów. Koledzy profesora Rutkowskiego połączyli się z armią amerykańską, jako jedyny oddział podziemnego Wojska Polskiego walczyli ramię w ramię z oddziałami amerykańskimi przeciwko Niemcom. To jest jedyny oddział, który w czasie II wojny światowej wyzwolił niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet i uchronił od śmierci 1000 więźniarek. To było w południowych Czechach, w Holiszowie, gdzie SS-mani zgromadzili więźniarki w barakach, drzwi i okna zabili deskami i podłożyli ładunki łatwopalne. Czekali na rozkaz, żeby spalić więźniarki żywcem, zanim dojdą tutaj oddziały amerykańskie do tego obozu. Brygada Świętokrzyska od wywiadu czeskiego dowiedziała się, że taka akcja jest planowana i w brawurowym ataku uwolniono wszystkie więźniarki. Żadna nie zginęła. Straty Brygady Świętokrzyskiej to tylko dwóch rannych. Te więźniarki zostały uratowane. Były to Polki, Francuzki, Żydówki i kobiety wielu różnych narodowości. Brygada Świętokrzyska następnie została wycofana z Czech do strefy niemieckiej, ponieważ okupant sowiecki, który 1 września 1939 roku wspólnie z Hitlerem zaatakował Polskę, a pod koniec wojny zajął całe ziemie polskie, domagał się wydania im żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, żeby ich wszystkich wymordować. Amerykanie, żeby ich chronić przed atakami wojsk NKWD, wycofali ich do swojej strefy okupacyjnej w Niemczech. Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej zostali przeformowani i stworzono z nich kompanie wartownicze przy armii amerykańskiej. Ci ludzie, już w sile 5000 osób, bronili strategicznych miejsc, bronili więźniów, jeńców niemieckich na terenie strefy niemieckiej i pomagali wojskom amerykańskim w rozbrojeniu nazistowskich Niemiec. Następnie, jak już kompanie wartownicze zostały rozformowane, ci żołnierze w zwartej grupie zostali przesiedleni do południowej Francji, w okolicach Lyonu. Generał Władysław Anders podpisał z rządem francuskim porozumienie, które przewidywało, że żołnierze Brygady Świętokrzyskiej, już nie pod nazwą Brygady Świętokrzyskiej, zostaną w jednym zgrupowaniu przeniesieni. Dla każdego zostanie znaleziona praca, będą chodzili do pracy, żeby mogli się utrzymać, natomiast weekendy będą spędzali w swoich ośrodkach polskich, gdzie będą prowadzili szkolenia oraz będą korzystali z poligonów wojskowych armii francuskiej w okolicach Lyonu. To było w latach 50. i 60., kiedy trwała zimna wojna, a świat szykował się do III wojny światowej. Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej, koledzy porucznika profesora Rutkowskiego, nie złożyli broni. Oni ciągle się szkolili po to, żeby w latach 60. i 70., jakby wybuchła, na wypadek wybuchu III wojny światowej, żeby przyjść Polsce z pomocą. Oni byli planowani jako kolejni cichociemni,
którzy będą przez Amerykanów zrzucani ze spadochronami na ziemię polskie i jako świetnie przeszkoleni żołnierze mieli tworzyć oddziały partyzanckie, które miały walczyć z okupantem sowieckim o niepodległość Polski. Oni jeszcze w latach 70. się szkolili i przechodzili kursy spadochronowe. Tutaj w Polsce powstanie antykomunistyczne, podziemie niepodległościowe zostało utopione we krwi. Ludzie wylądowali w więzieniach albo odnajdujemy ich w tej chwili z przestrzelonymi czaszkami na Łączce i w wielu innych miejscach. A żołnierze Brygady Świętokrzyskiej i jeńcy z byłych niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy dołączyli do Brygady Świętokrzyskiej, nadal szkolili się, żeby na wypadek III wojny światowej przyjść w Polsce z pomocą. Jeszcze do lat 70. Wielkie brawa dla naszego bohatera. Poproszę Ariela Grabiasa, szefa Grupy Rekonstrukcji Historycznych Zachodni Szaniec, który opowie Państwu o tych wszystkich atrakcjach, które grupa przygotowała tutaj. Następnie poprosimy Sił Zbrojnych do sanktuarium w Krzeszowie. Jak Państwo widzą, w tym roku odwiedzili nas żołnierze z Bolesławieckiego Pułku Artylerii, także brawa dla nich. Panowie jeszcze opowiedzą o sprzęcie, z którym tutaj przyjechali. Natomiast jeśli chodzi o nas, to przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku stoisko, na które serdecznie zapraszamy, gdyż są tam atrakcje dla dzieci i młodzieży. Dzieci będą tam mogły otrzymać dyplom, wziąć udział w konkursach, które przygotowaliśmy. Tam jest strzelnica dla dzieci. Każde dziecko może sobie postrzelać ze sprzętu Airsoft Gun. Każde dziecko otrzyma jakiś drobny upominek, dyplomy. Również wydajemy dla Państwa w Krzeszowie w tym roku grochówkę dzięki uprzejmości księdza kustosza sanktuarium w Krzeszowie. Jeśli chodzi o sprzęt, który przygotowaliśmy na naszym stoisku, jest to typowe uzbrojenie i wyposażenie wojsk polskich używane podczas II wojny światowej oraz przed nią. Zarówno wyposażenie wrześniowe używane przez Polską Armię II RP, na przykład hełm WZ-31 czy inne tego typu elementy, jak również wyposażenie i uzbrojenie zdobyczne na Niemcach oraz na armii sowieckiej i partyzantce komunistycznej zdobywane przez żołnierzy wyklętych, czyli broń niemiecka, taka jak przykładowo Sturmgewehr lub broń sowiecka, taka jak PPS, dajmy na to. Za chwilkę kolega Grzegorz Wołoszczak, który w chwili obecnej jest na strzelnicy z dziećmi, przyjdzie tutaj i opowie o tym, jakiego uzbrojenia w szczegółach używali żołnierze wyklęci oraz jak wyglądało ich umundurowanie.